Wieczorne telefony przemawiają miłością. Pouczają mnie, jak się obchodzić z nagością. Chcą mi coś bardzo miłego przekazać. Będziemy się do seksu namawiać. Tak to ja wieczorami czekam, aż któraś przyszle SMS-a z daleka. A SMS przychodzi albo nie, nieraz przychodzi, a ja już nie. I'm alive. Jak lekarz, zobaczcie. Lekarz tak robi. No. Gdzie wkładam paluszki? Nie no, żartuję. Muszę to wziąć, żeby... Uważam, że lepiej ręce czyste, dezynfekowane, lepiej tym robić będzie łatwiej. A SMS przychodzi albo nie. Zapraszam, jak ktoś chce. Jest zespół Łydka Grobasa, odpalił telewizję Łydka TV. Tam prowadzą coś na styl, tak jakby wiadomości, niby tam na humorystyczne jakieś tam. Powiedzmy, że ta telewizja jest taka humorystyczna, ma być. W humorystycznym stylu. I główny start tej telewizji będzie 12 grudnia, połączony z koncertem na YouTubie zespołu. 12 grudnia, zapamiętajcie datę. Ja akurat mam wolny, więc... Na 13 idę w niedzielę. Na 12 wolny. No to... Dobra, teraz tak, mamy tutaj ziemniaki ugotowane, do tego już możemy włożyć cebulę. Najpierw zamieszajmy to łyżką, potem będziemy paluchami. I teraz dodajemy składnik. To będą kotlety nie mięsne, czyli ser żółty, miedziany. Może już po tych, może już wiecie potem po składnikach. Niepotrzebnie dałem na przodzie, ale nieważne. Ktoś pamięta stare czasy, co było kiedyś popularne w latach tam 90. czy tam na początku nawet 2000 chyba było też. Pamiętam, bo ja pamiętam to. Puszka w tej puszce, a ta puszka w tej puszce znajdowała się ta jedna rzecz. Puszka. I żeby was nie zmyliło, że nazwa jest tego napisane tak, a jest wyprodukowane gdzie indziej. Czy ktoś pamięta w ogóle takie coś jak paprykarz szczeciński? Było coś takiego, się jadło kiedyś. Tak to właśnie wygląda. Łosoś, ustka. Ha, jaki rybny zapach straszny. A taki był. Zaraz, żeby to nie przedłużać, bo to już 3 minuty trwa. Położymy go tutaj. Nie wiem, czy cały zaraz, znaczy chyba nie, ale to wystarczy, mi się wydaje. Żeby nie było bardzo rybne. I do tego pijemy, patrzymy, są 3 żółtka. Same żółtka, więc... Ale czego nad tym będziemy robić tutaj?
mamy jedno żółtko. To się tak wyrzuci zaraz. Nie widać pewnie, jak ja to robię. Coś wam pokazuję, a to nic nie widać. Teraz drugie żółtko robimy. Drugie. No i trzecie. Trzy żółtka. Dajemy sól, pieprz. Sól mamy tutaj, znaczy, przepraszam. No i pieprz oczywiście. Oczywiście pieprz. I to trzeba rozmieszać. A w rękawiczkach wolę, bo to wiecie. Nawet lepiej się to będzie rozmieszać. Tak się będzie kleić, ale przynajmniej ręka nie będzie brudna. To potem wyrzucę to i... No i teraz robimy także nie, bo to się cały czas nagrywa. Przemyłem te rękawiczki i teraz tam dajemy oleju. W rękawiczkach wszystko jest złe. Wszystko źle wychodzi. Dajemy trochę oleju. Popalamy. No informujemy zaraz te kotlety. Czekajcie, bo nie mam jak tego położyć. Dobra, już położę, trudno. Zacznę już kłaść zaraz. Jednego już tu położę. Zrobię drugiego. Będą większe, mniejsze. Tam ze 2-3. Cztery zróbmy na razie, na próbę. Zrobimy cztery i będzie gitara. Thank you.
I ciekawość się to zrobi. No i gotowe. Dużo nie trzeba. Dużo pracy nie było przy tym. Talerz. Proszę bardzo. Ja tą kawałek tego mniejszego zjmuję. Dużo nie jadę. Bo to za gorące jest, więc czekajmy chwilę. Macie gorące trochę, ale... No zajebiste. I czuć tą... I czuć ten paprykarz. I czuć te ziemniaki. Pycha. Gorące. Spróbujcie sobie w domu. Świetnie. Tylko gorące strasznie. I cebulka chrupie. Super. Proszę. Tak to wygląda. Trzymajcie się. Smacznego. Cześć.